Dobra, witam bardzo serdecznie. Zebraliśmy się tutaj po raz kolejny w samochodzie, w tych samych ciuchach, jak na gołcach, bo jeden po drugim. Wracamy do naszego ukochanego fotografa skandalisty, który zmienił swoją nazwę. Nazywa się teraz Love 17. Kompletnie nie wiem, co ma to oznaczać. Trochę obrzydliwie to wygląda, no bo 17 lat, że kocha siedemnastki, a typ ma pewnie 40 lat. No to jest jak dziecko dla niego, tak? To jest trochę obrzydliwe. I trochę się zmieniło na jego profilu. Przede wszystkim liczba obserwujących, bo jak ja robiłem odcinek o nim, to on miał chyba z 80-90 tysięcy. Teraz patrzę, chłop ma 1 300 000. No i oczywiste jest to, że jak wejdziesz na osoby, które go obserwują, to widać, że była niezła promka chyba na tureckich stronach z botami. I ja nie wiem, jaki tu jest cel, bo on może zawsze powiedzieć, ale słuchaj, właśnie to jest ta fikcja, o której cały czas mówię, że Instagram to nie jest rzeczywistość, że widzisz, masz tu chłopa, co ma 1 300 000, a tak naprawdę obserwują go same boty. Tak bym jego logikę tłumaczył, choć jest bezsensowna, w ogóle kurwa po co to robić. A czasem jest tak, że jak ktoś ma kupione boty, no to nie widać tego w interakcjach, wiesz, doda zdjęcie i ma na przykład 1000 lajków, a obserwuje go kurwa milion ludzi, tak, albo ma 20 wyświetleń, czy coś w tym stylu. I tu też się robi ciekawie, ponieważ on ma na przykład polubień 70 tysięcy, komentarzy 34, ale stary, chłop kupuje nie tylko lajki, ale też komentarze, no i obserwujących, i patrz na te kurwa komentarze. Patrz. Przecież to widać, że to są komentarze z farmy, bo są kurwa pisane tylko emotkami albo jakimiś ruskimi napisami kopiuj wklej. I jak wejdę na te profile, Munza, nie? Munza 7676, 20 osób obserwuje tą osobę, ona obserwuje 700. Kurwa to, Den is Maxim. Obserwuje go 17 osób, a on obserwuje 3100 osób. No wcale to nie są boty, nie? Wcale to nie są boty. No, to jest w ogóle jakiś żart. Ale dobra, nie przyszliśmy tutaj gadać o jego Instagramie i już znanych w sumie powszechnie metodach u niektórych ludzi z jakimiś farmami. Zebraliśmy się tutaj, żeby pogadać sobie o jego ostatnim story, bo miał takie filozoficzne przemyślenia na temat sztucznej inteligencji, proszę Państwa. Tak! Miał fajne przemyślenia na temat sztucznej inteligencji. Słuchajmy go, kurwa, tylko sobie ostrość ustawię. Bo to jest manualne, człowiek, manualne. Dobra. Otóż coraz więcej powstaje takich obrazów AI, tak, tutaj na Maxmodels i generalnie w internecie. No ja tak troszeczkę byłem sceptycznie do tego nastawiony, a teraz tak się nastawiam troszeczkę lepiej i trochę fajniej. I wiecie, jakie jest moje przemyślenie, moi kochani? O, to jest fajne. Moje przemyślenie jest takie, moi kochani, że modelka odchodzi do lamusa i zostaną te modelki. Fotografowane będą te modelki przez fotografów, które będą miłe dla fotografów, które będą kochane, które nie będą podpierdalały, tylko które będą miłe na sesjach. I te modelki będziemy fotografować. A te wszystkie modelki, które świrują, podpierdalają, ściemniają oczka, puszczają, a później nie dopuszczają, to tak nie będą za bardzo przez nikogo brane. Ha, ha, ha. Moment zwrotny, kiedy to my, artyści, osoby, które rządziły tym światem, które zawsze wkładały pieniądze, czas w przygotowanie, w kursy, w kupienie sprzętu, w organizowanie sesji, wróci wszystko do starego porządku i będą zapraszane na sesję tylko te dziewczyny, które będą się chciały bawić na tych sesjach, które będą miłe, kochane, wdzięczne, którym nic nie będzie zdychało, które zawsze będą chętne, zawsze będą miłe, zawsze będą uśmiechnięte i zawsze będą wdzięczne. A reszta będzie sobie mogła walić selfiki przed lustrem. I tylko takie dziewczęta będą fotografowane przez nas, a reszta nie będzie fotografowana przez nas. Wpisz sobie w internet fotograf uprawia seks z modelką i wyjdzie ci tutaj gdzieś na którejś pozycji post o mnie. Strona internetowa, która będzie mówiła o fotografie skandaliście, który pstryka i dotyka, który masuje modelki na sesji, który lubi się bawić i generalnie czuje się bardzo szczęśliwy. O, co tu się stało, mój kochani, że to się zablokowało. Niestety tutaj nie pokazuję obrazków, które są,
ale były takie obrazki z moich różnych sesji na Bali w ogóle. No, w każdym razie tylko chciałem wam powiedzieć, dziewczęta, że wraca wszystko do starych, dobrych czasów. I bardzo się cieszę, bo to my, mężczyźni, stworzyliśmy ten świat dla was. Nie no, ten typ jest po prostu pierdolnięty i wiem, tam sobie uciąć pierdolną rękę, że on tak mówi specjalnie, właśnie po to, żeby potem gadać o tym typie. Ale jest śmieszny, no wygląda trochę jak uczestnik jakiegoś kabaretu. Jakiś współzałożyciel kabaretu pod muszlą i berłem. Widzicie, jakoś nie, no nie chce mi się uwierzyć w to, że każdy fotograf, jak pracuje z modelką, marzy o tym, żeby ją dotykać, żeby ona mu puszczała oczka, żeby ona coś tam, żeby on coś tam. Tylko dobry fotograf i dobra modelka chcą, żeby były owoce z tej pracy. Czyli bardzo dobre zdjęcie, ponieważ zostały tam zainwestowane pieniądze, czas, sprzęt, kursy i tym podobne. Więc jeżeli to, co on mówi, to jest kompletny bullshit, że nagle, jak jest AI, w sumie nawet nie wiem, o co mu kurwa chodziło, bo prędzej, jak jest AI, to kobieta zamiast szukać jakiegoś fotografa, bo jest na rynku kurwa od chuja z boków, jakichś creepów, co ej, ale tylko ja tylko robię akty. Ej, nie możesz przyjść z kimś, musisz być sama, bo ja wtedy jestem zablokowany. To woli wtedy wykupić sobie program, w którym jest sztuczna inteligencja, wrzucić tam swoje zdjęcie, napisać na jakim chce tle, jaki ma być kolor, może tam całą specyfikację zdjęcia. I sztuczna inteligencja jej to wygeneruje. Nie będzie jakichś paluszków. Tutaj komputer nie będzie, o, tutaj włosy ci poprawiał, wiesz. Gapił ci się na cycki. Łapał się za penesa czy coś. Więc to jest raczej zła informacja dla tego peta. Dobra, moi kochani, teraz ja mam do was pytanie. Proszę mi powiedzieć, o co mu chodzi w tej odpowiedzi. Nie mam, chcę przekazać, moi kochani, słuchajcie, jeżeli twoją dziewczynę boli dupka, boli główka, boli paluszek, ciągle coś jej nie pasuje, ma muszki w nosie, to ją sobie wymień na inną. Tą sobie wymień na inną, bo uwierz mi, że modeleczek na Instagramie jest... Cała lista chętnych modeleczek. Więc weź się za te chętne. Jeżeli twoja jest niechętna, to powiedz jej nara, pa, idź sobie. Słuchaj, czy ty myślisz, że córeczkę coś boli? Córeczkę nic nie boli, córeczkę nigdy nie boli. Córeczkę nie boli po 4 godzinach wieczorem w sypialni. Rozumiesz, córeczka może 6 razy dziennie. Mało tego, córeczka się domaga 6 razy dziennie. Dzisiaj jeszcze z nią o tym rozmawiałem, bo nie byłem w stanie w to uwierzyć. Także wybierz sobie taką dupeczkę, która będzie twoja, która będzie kochana, która będzie oddana, która będzie pokorna, a nie taką, która myśli, że w ogóle jest jakąś gwiazdą, nie wiadomo skąd. Powiedziałem ci kiedyś, gwiazdy zostaw gwiazdorom. Gwiazdorów jest znacznie mniej niż gwiazd. Przekazuję, mój drogi kochany, pamiętaj, że milionerów na świecie jest dużo mniej niż gwiazdeczek. Zostawmy gwiazdeczki gwiazdorom. Później się okazuje, że na jednego gwiazdora przypada 10 tysięcy gwiazdeczek i się szybko zmieni i wrócą gwiazdeczki. I wrócą i będą płaciły za swoje własne drineczki, będą kupowały ci prezentuśki, będą kochane, miłe, nigdy jej główka nie będzie bolała. Myśmy te baby rozpuścili po prostu i nie możemy pozwolić na to, żeby były takie rozpuszczone. Musimy zrobić z tym porządek. Baby nam zawsze służyły i baby nam zawsze służyć będą. O to chodzi, moi kochani. Są stare, dobre czasy i już moja w tym głowa. Wy mnie wszyscy hejtujecie, nienawidzicie mnie, fotografowie, zazdrośni jesteście, kuźwa, że mam te dupeczki, miseczki, modeleczki, ale nie rozumiecie, że to wszystko dla was robię. Wszystko robię to dla was. Dla was powiedziałem, Sagaj dla was przeciera szlaki. Przeciera szlaki trudne w dżunglach, bierze małolatki tu i tam, pokazuje, że tak należy żyć. A ja, skandalista, tylko i wyłącznie wchodzę i potwierdzam. Mówię, to jest dobre, co robi Sagaj. Róbmy tak. Można więcej, można z dupeczkami, można... Dobra, on jest jakiś jebnięty, on gada jakieś rzeczy randomowe. Trochę, żeby było takich w stylu w kurie ma jest Staszko, ale też takich w stylu... Mam małe ego i jestem ruchaczem i ja w ogóle nie wiem, o co mu chodzi. Naprawdę, ja nie wiem, jaki jest jego cel w tym gadaniu, bo to ani nie jest skandal, ani to nie jest fotografia, ani to nie jest śmieszne, ani to nie jest żenujące. To jest po prostu takie... Nie wiem, pomóżcie mi. O co mu chodzi? Co z nim jest? Dlaczego on jest taki? Dlaczego on robi tak chujową reklamę fotografii? Przecież fotografia to jest naprawdę fajna dziedzina sztuki.
Jest masa wybitnych fotografów i fotografek. A on, nie wiem, kurwa, no kompletnie nie wiem, co jest z tym typem. Ja wiem, że on udaje. Ja mogę nawet stwierdzić fakt, że on na tych sesjach może być bardzo profesjonalny. I nie dotyka, nie pierdoli, tylko dotyka i ten, kiedy tam przekabaci laskę, mówi, słuchaj, bo ja mam taki content, trochę komediowy, że ja niby, ja tam rucham te topiary na tym, nie? To wtedy może, wiesz, nagrywa. Ale ja, widzicie, ja mam zbyt dużą wiarę w ludziach i ja, wydaje mi się, że tak jest, że on jest inny na co dzień, a jest taki w necie. Bo to się klika, bo potem taki Jóźwik se usiądzie do 100 subskrybentów i się z niego będzie śmiał i myślał, że jest od niego mądrzejszy. Może tak to jest, no. Na razie uspokoił się z tym kontentem. Fotograf skandalista, nic nie wrzucał. W sensie wrzucał coś, że się śmieje z biedy, że niby on teraz jest biedny i mu smakują kanapki za, nie wiem, 2,50 i piwo czy coś tam. Ale to chyba nie przejdzie ten kontencik i zaraz wróci z powrotem do swojego pierdolenia. No, chciałem się podzielić z wami z tym gównem. Dzięki za uwagę i na razie.